gdzie jeszcze byłaś? Tylko nad morzem. Może cały czas? Tak, znaczy byłam tylko raz, ale jest niesamowite uczucie, to znaczy przy tym moim problemie z oddychaniem, to jak wzięłam ten oddech, to mi problem, znaczy miałam problem tylko, żeby zatrzymać to powietrze na dłużej. Czułam się jak na badaniu spirometrycznym. Ale całkiem inaczej jest rzeczywiście ta regulacja tego oddechu pomaga. Jeżeli ten oddech jest wydłużony, jest taki spokojny, to też człowiek jest spokojniejszy, te emocje są opanowane, wycisza się. No i praca nad oddechem rzeczywiście to dużo, dużo daje do tego, żeby człowiek był zrelaksowany, żeby czuł się właśnie taki, żeby nie miał tego napięcia w sobie, które zawsze tam gdzieś jest. I ten oddech pomaga rzeczywiście. A jeszcze przy okazji to, co się dzieje, czyli to, co możemy widzieć i do tego jeszcze ten oddech, to rzeczywiście to jest efekt, no, to jest efekt niesamowity. Teraz takie, wiesz, mogłam sobie zamknąć i wrócić do tego, uwielbiam morze. Dla mnie szum morza, szum fal i nawet jak muzykę relaksacyjną słuchamy, zamykamy oczy, to no tutaj rzeczywiście możemy sobie wyobrazić to, tak? Tu mamy oczy otworzone i widzimy to. A jak słuchamy muzyki relaksacyjnej, to zamykamy oczy i wtedy wyobrażamy sobie, tak, że jesteśmy nad morzem. Uwielbiam szum właśnie wody, śpiew ptaków, szum wiatru. Rzeczywiście to odpręża. No a teraz właśnie tak się czuję. Zrelaksowana i bardzo, bardzo, bardzo miło, że tu mogłaś w ogóle u Was. Bardzo, bardzo pozytywne. A myślisz, że dla pacjentów właśnie z tętniczym nadciśnieniem byłoby to korzystne? Wiesz co, dla mnie wzięcie oddechu i zatrzymanie go było trudne. I wypuszczenie. Myślę, że w tej takiej sytuacji, gdybym taka była wypoczęta, nie miałabym takie 3 dni wysiłkowego, że tak powiem, treningu, to by było lepiej. Ale myślę, że i tak ja jestem na takim, że tak powiem, stopniu tej choroby już lepszym, dużo lepszym niż kiedyś, że i tak to oddychanie jest u mnie dużo lepsze. Natomiast wszyscy ci, którzy są na tym, na tych pompach z tlenem, to myślę, że dla nich najważniejsze by było to, żeby rzeczywiście widzieć to, znaleźć się w tym, no i swobodnie, myślę, oddychać, ale takie zatrzymanie oddechu jest u nas chyba problemowe, największe. A da się go w jakiś sposób regulować czy wyćwiczyć? Na przykład poprzez taki trening oddechowy? Można by było coś poprawić z oddechem poprzez trening oddechowy? Myślę, że tak. Dlatego, że ja sama widzę czasami, jak jestem zmęczona, to potrzebuję wziąć taki głębszy oddech, żeby się dotlenić, zamknąć oczy i swobodnie przejść do takiego wolnego, swobodnego oddechu. Bo to jest umiejętność wyćwiczenia tego oddechu nawet u nas. Myślę, że też może pomóc. Mogłoby pomóc przy takiej codzienności, jak systematycznie pacjenci wyćwiczyli ten oddech, no to jednak gdzieś i te płuca, prawda, byłyby bardziej wydolne. Tak, tylko my mamy taki problem, że ta tętnica płucna zarasta, prawda? I musimy, to, że my pracujemy nad tymi płucami, nad oddechem jest ok, tylko czasami nie możemy ze względu na to, że jest taki wąski prześwit w tej tętnicy płucnej, że ta krew, ona musi się mocno kotłować, żeby do płuc dojść, prawda? Więc wtedy serce pracuje, prawa komora jest obciążona i ona się powiększa. No ja jestem na terapii lekowej, jestem na terapii trójlekowej, bo testuję ten trzeci lek, który wszyscy mają w pompie, a ja mam go w leku. No i tak naprawdę to pomaga. A jeśli chodzi o programy relaksacyjne, na przykład, bo tutaj są treningi oddechowe, są medytacje i są programy typowo relaksacyjne i harmonizacyjne. Czy relaksacja, harmonizacja mogłaby pomóc Wam, pacjentom w takiej codzienności, wiesz, żeby po prostu uspokoić emocje, stres, strach też czasami,
takie stany paniki nawet pacjenci mają, prawda? Jak... To jest wskazane, myślę. Mhm. To jest wskazane. Bo takie osoby często wpadają w taką depresję, w taki marazm, w taką, taką niemoc, że oni już rzeczywiście są na skraju takiego wyczerpania psychicznego i nerwowego. I to rzeczywiście ma sens. Mhm. Wydaje mi się, że to pomaga, znaczy może pomóc i to jest takie, że człowiek się czuje zdrowszy przez to, zdrowszy psychicznie, zdrowszy emocjonalnie. To jest bardzo, bardzo potrzebne, wydaje mi się, takim osobom. Bo samo oddychanie rzeczywiście tu może być problem, ale taka relaksacja, takie odprężenie jak najbardziej. Bo tacy ludzie czasami w depresję popadają. Czyli na przykład dla pacjentów, którzy czekają na zabieg albo są po zabiegu, żeby uspokoić emocje, żeby pozytywnie podejść, żeby potem poradzić sobie psychicznie z różnymi trudnymi momentami. Tak, to jest bardzo ważne. Naprawdę, bo ciężko się psychicznie jakby odizolować od tego, co cię dotyka. Natomiast właśnie taka relaksacja pomaga zapomnieć o tym. Pomaga jakby odejść od tego trudnego czasu, w którym człowiek już sobie czasami nie może poradzić. Bo nawet najlepsze myśli, nawet najlepsze znajomości, przyjaciele, którzy są wokół i są, są zawsze przyjaźni, to jest jedno, ale człowiek musi sam sobie też pomóc trochę. To jest, też jest takie. Czyli takie narzędzie jak te okulary, które pacjent by miał ze sobą, bo to jest mobilne i można zabrać to do samochodu, na wycieczkę, do szkoły, do pracy w momentach takich cięższych, czy w momentach, w których potrzebujemy wsparcia, możemy sobie to zapewnić. Jak najbardziej polecam, naprawdę, dlatego że jeżeli to jest taka rzecz, którą można zabrać ze sobą, to w takich trudnych momentach zakładam i się odprężam. Jeżeli to są tylko okulary i nic więcej nie potrzeba, nic więcej nie potrzeba. To rzeczywiście jak najbardziej. Bo nawet jak jesteśmy i nie wiem, możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak mamy taką wyobraźnię, ale nie każdy też ma. Nie każdy potrafi sobie to wyobrazić, nie każdy potrafi się odciąć z tego, zrelaksować. A tu rzeczywiście już mamy z góry jakby takie zaplanowane odcięcie się od tych wszystkich problemów, prawda? Tak. To jest terapia, więc tutaj i dźwięki, i obraz, i głos terapeutki po prostu przeprowadzają przez ten proces, schemat. On trwa zaledwie 12 minut. Oczywiście można przeprowadzić dwie sesje na raz, ale już po tych 12 minutach można poczuć się spokojniej i tak bardziej w sobie, prawda? Że te nasze jednak emocje, one są uspokojone i wyciszone. Powiem ci, że jest to niesamowite. Nie wiedziałam, że widziałam te okulary, ale nie wiedziałam, że aż tak mają taką moc. No, mają. A jeszcze rzeczywiście, jak się słucha i jest się zatopionym w tym obrazie, to potem wstajesz i już się nic. Odpoczywasz. Wiesz co, mamy takie pacjentki, które po prostu chcą mieć 40 minut, po prostu taką po prostu potężną dawkę relaksu, bo im dobrze po prostu i siedzą i wybierają sobie programy, albo proszą, żeby wybrać dla nich te programy i rzeczywiście wstają. Mam pacjentów, którym otwieramy dojście do traumy. Czyli na przykład pacjenci, którzy nie mają dostępu do wypartych wspomnień. To jest tak bardzo głęboko ukryte, że podczas terapii traumy, którą prowadzę, oni wiedzą, że coś jest. Wiedzą, że coś pamiętają, ale nie wiedzą, nie potrafią tego złapać. To później właśnie przy VR-ze otwiera pacjenta VR na dojście do tych emocji, dojście do wspomnień, a nawet bardzo dużo szczegółów sobie przypominają, kiedy dokładnie, co się wydarzyło, kiedy się coś zaczęło. I dzieje się to w takim środowisku bezpiecznym i jednocześnie od razu ich relaksuje. Czyli nie ma retraumatyzacji przy przypominaniu sobie ciężkich wspomnień, tylko jest to przypomnienie, czyli ja otwieram dostęp do tych emocji wypartych, do tych zdarzeń wypartych, ale jednocześnie mnie to relaksuje, więc mogę przez to przejść. I potem jak pacjent kończy tą pracę z VR-em, najczęściej znowu idziemy do
gabinetu i kontynuujemy pracę terapeutyczną w terapii traumy i on kompletnie już inaczej o tym opowiada. Już ma szczegóły, już wie co, już wie gdzie. Także to są takie niesamowite, spektakularne momenty w terapii, gdzie wspomagamy właśnie VR-em również procesy terapii, psychoterapii indywidualnej. To są niesamowite momenty dla tych osób. Tak, powiem, że trauma to jest rzeczywiście coś strasznego i człowiek czasami nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie potrafi sobie poradzić, a... Ale też nie wie może, dlaczego ma tą traumę, tak nie? Wielu nie wie, no jak jest to we wczesnym dzieciństwie, a ludzie bardzo różne sytuacje przeżywają we wczesnym dzieciństwie, niektórzy bardzo ciężkie sytuacje. I dopiero odpamiętują sobie to, ale właśnie w takich warunkach, gdzie nie powoduje to retraumatyzacji, tylko powoduje spokojne przyjrzenie się temu i otwarcie na pracę w terapii indywidualnej. Wiesz co, bo ja właśnie myślę, że to jest takie, żeby w dom siebie wejść, prawda? I żeby odnaleźć to, co tobie nie sprzyja. I jakby wrócić do tego dzieciństwa, właśnie znaleźć to i jakby przejść potem do tego już dorosłego życia, ale żeby to jakby zostawić już za sobą, żeby cię to nie blokowało całe życie, prawda? Żeby nie blokowało. Mam takich pacjentów, wiesz, gdzie oni jak chcą wejść gdzieś głębiej, to oni mówią tak, że ja nie mam siły, ja nie chcę, ja się boję, nie chcę przez to przechodzić jeszcze raz, nie chcę. No i wtedy właśnie VR uspokaja, sprawia, że oni po prostu harmonizują się w sobie i potem już naprawdę po 12 minutach, najczęściej po 12, bo tak to praktykujemy, oni już mówią, wiesz co, coś mi się przypomniało, chciałbym o tym porozmawiać, tak? Albo chciałbym o tym ci powiedzieć, tak? Co mi się przypomniało, i mają już inne nastawienie, takie, to jest trudne, ale ja wiem, że ja chcę. Ja chcę, właśnie to chcę się odzywa, że ja chcę po prostu przejść przez to. Powiem ci, że ciężko będzie wrócić do normalności. ale jest super, po prostu naprawdę pomogło i tak myślę, że warto polecić te okulary wszystkim osobom, które rzeczywiście mają takie problemy. Myśleliśmy o pacjentkach również onkologicznych, o pacjentach onkologicznych, tak. Ale też o dializowanych pacjentach, o długoterminowej opiece, o hospicjach, o kobietach na patologii ciąży. No i oczywiście tam, gdzie już to jest wdrożone, w szpitalach, centrach rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, i tam każdy pacjent w każdej chorobie z tej technologii ma jakiś efekt. Dla swojej psychiki przede wszystkim, a psychika jest kluczowa dla procesu zdrowienia.